Witam wszystkich słuchaczy, mówi Zofia z Krakowa. Dzisiaj mówić będę o prawdziwej świątyni, o świątyni niebieskiej, świątyni w niebie. Niech będzie wywyższony najwyższy arcykapłan, Pan Jezus Chrystus. Istnieje wiele świątyń uważanych za przybytki bóstwa, ale Bóg w nich nie mieszka. Dzieje apostolskie, rozdział 17, werset 24. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką. No więc wiemy, że Bóg, który jest stworzycielem, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką. Pierwsza Królewska 8, werset 27. Pierwsza Królewska, rozdział 8, werset 27. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Więc niebiosa i niebo nie mogą objąć Boga, więc jak On zmieści się w świątyni ziemskiej? Bóg mieszka w świątyni niebieskiej. Psalm 102, werset 20, Biblia Gdańska. Że wejrzał z wysokości świątnicy swojej, że z nieba na ziemię spojrzał. Oczywiście Bóg, więc świątnicy, w świątyni swojej z nieba, czyli Bóg mieszka w niebie, w świątyni niebieskiej. Pierwsza Królewska, rozdział 8, 30. Dlatego wysłuchaj błagania Twojego sługi i Twojego ludu Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz. Więc tutaj zwracają się Izraelici do Pana, do Boga, który mieszka w niebie, aby ich wysłuchał i przebaczył grzechy. Symbolem świątyni niebieskiej była świątynia ziemska. Świątynia ziemska. Opis świątyni ziemskiej. Hebrajczyków, rozdział 9, werset 1-5. Wprawdzie także i pierwsze przymierze miało przepisy służby Bożej oraz ziemski przybytek. Był to namiot, w którego pierwszej części, zwanym miejscem świętym, znajdował się świecznik, stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który nosił nazwę Święte Świętych. Posiadało ono złoty ołtarz kadzenia i arkę przymierza, pokrytą zewsząd złotem. Znajdowało się w niej naczynie złote z manną, laską Arona, która zakwitła, i tablicę przymierza. Nad nią zaś były cheruby chwały, które zaciemniały przebłagalnie, o czym szczegółowo nie ma potrzeby teraz mówić. Więc świątynia ziemska składała się z dwóch części. Z miejsca świętego i z miejsca najświętszego, zwanego Święte Świętych. W miejscu świętym był świecznik, stół i chleby pokładne. W miejscu najświętszym, czyli w świętych, był złoty ołtarz kadzenia, arka przymierza pokryta złotem, znajdowały się naczynia złote z manną, laska Arona, która zakwitła, i na tablicy przymierza. Nad ubłagalnią były cheruby. Więc tak wyglądała ziemska świątynia. Druga Mojżeszowa, rozdział 30, werset 7-8.
Druga Mojżeszowa, rozdział 30, werset 7-8. Druga Mojżeszowa, rozdział 25, werset 8-40. I uczynią mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród was. 30. Uważaj za pilnie, aby go wykonać według wzoru, jaki zobaczyłeś na górze. Więc świątynia ziemska została zbudowana według wzoru, który był w niebie, czyli na wzór świątyni niebieskiej, która znajdowała się w niebie. Jak służba przebiegała w tej świątyni? Była służba codzienna. Hebrajczyków 9:6, Hebrajczyków rozdział 9, werset 6. Tak zaś te rzeczy były urządzone, iż do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani sprawujący służbę świętą. Więc do pierwszej części przybytku, czyli do miejsca świętego, wchodzą kapłani, którzy sprawują służbę świętą. Przez to pokazuje Duch Święty, że jeszcze nie została otwarta droga do miejsca świętego, dopóki istnieje pierwszy przybytek. Werset 19-21. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi, służba codzienna, druga Mojżeszowa, druga Mojżeszowa, 30, werset 7-8. Druga Mojżeszowa, rozdział 30, werset 7-8. Każdego zaś ranka będzie spalał Aaron na nim wonne kadzidło, gdy będzie przysposabiał lampy świecenia. A gdy Aaron zapali o zmierzchu lampy, zapali również kadzidło, które będzie spalane ustawicznie przed Jahwe przez wszystkie wasze pokolenia. Aaron i jego synowie będą w niej obmywać ręce i nogi, zanim wejdą do namiotu spotkania, muszą się obmyć w wodzie, aby nie pomarli. Tak samo, gdy się będą zbliżać do ołtarza, aby spełniać służbę i aby składać ofiarę spalaną dla Jahwe. I muszą obmyć ręce i nogi, aby nie pomarli, i będzie to prawo zawsze obowiązywać Aarona i jego potomstwo po wszystkie czasy. Przed wykonaniem służby ofiar musi się kapłan obmyć. I to jest po wszystkie dni obowiązują te prawa. Druga Mojżeszowa, rozdział 29, werset 38-39. A oto z czego będzie składał ofiarę. Dwa roczne baranki codziennie i ustawicznie. Jednego baranka ofiarujesz rano, a drugiego baranka ofiarujesz o zmierzchu.
czyli codziennie trzeba składać te baranki na ofiarę. Trzecia Mojżeszowa, 4, rozdział 4, werset 27 do 30. Jeżeli jakiś człowiek spośród ludu ziemi zgrzeszy przez nieuwagę, przestąpi jedno z przykazań Jahwe i w ten sposób zawini, i jeśli zwrócę mu uwagę na jego grzech, który popełnił, to przyprowadzi w darze za swój grzech kozę bez skazy, następnie włoży rękę na głowę ofiary przebłagalnej i zabije ją na miejscu ofiary całopalnej. Kapłan umoczy palec we krwi i pomaże niorogi ołtarza ofiar całopalnych. Całą resztę krwi wyleje na podstawę ołtarza. Więc tu jest przepis, jak składa się ofiary. Człowiek, który zgrzeszy, zabije to zwierzę i zabijając położy rękę na głowie, że przelewa te grzechy na głowę tego zwierzęcia. Potem kapłan umoczy palec we krwi i pomaże nią rogi ołtarza ofiar całopalnych. Czyli tu jest pokazany przepis, jak składa się ofiary w świątyni ziemskiej, ofiary codzienne. To jest służba codzienna, ale jest służba doroczna. Hebrajczyków 9:7. Hebrajczyków, rozdział 9, werset 7. I do drugiej zaś części jedynie arcykapłan i to tylko raz w roku i nie bez krwi, który składa w ofierze grzechy, za grzechy swoje i swojego ludu. Więc w tym najświętszym miejscu raz w roku wchodzi kapłan, arcykapłan i z krwią. I to raz w roku, czyli to jest służba doroczna. Trzecia Mojżeszowa, rozdział 16, rozdział 16, werset 32-34. Dokonywać będzie obrzędu przebłagania kapłan, który będzie namaszczony i wyświęcony na kapłaństwo na miejsce swego ojca. Włoży na siebie lniane szaty, szaty święte i dokona obrzędu przebłagania nad miejscem najświętszym. Dokona też przebłagalni nad namiotem spotkania, ołtarzem, a także za kapłanów i za cały lud zgromadzenia. Będzie to dla was ustawa wieczysta, żeby raz w roku dokonywano przebłagania za wszystkie grzechy synów Izraela. Uczyniono więc, jak Jahwe rozkazał Mojżeszowi. Czyli raz w roku kapłan, arcykapłan wchodzi do miejsca najświętszego i dokonuje przebłagania za grzechy swoje i grzechy całego Izraela. Jest to służba doroczna, więc mamy służbę codzienną i służbę doroczną. Jakie jest znaczenie? Pojednanie człowieka z Bogiem. Miała to być, ta świątynia ziemska miała charakter czasowy i symboliczny. Do pewnego czasu tylko działała. Hebrajczyków, rozdział 9, werset 8-10. Przez to pokazuje Duch Święty, że jeszcze nie została otwarta droga do miejsca świętego, dopóki istnieje pierwszy przybytek. To zaś jest obrazem czasu teraźniejszego, a składa się w nim ofiary i dary, nie mogące jednak udoskonalić w sumieniu tego, który spełnia służbę Bożą.
Więc widzimy, że to jest charakter czasowy i symboliczny. Mateusz 27, 27, werset 50-51. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzioną ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół, ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Więc widzimy, że ta świątynia ziemska miała charakter czasowy i symboliczny. Świadczy to rozdarcie się tej zasłony. Świątynia niebieska. Co mówi Pismo, jakie świadectwo wydaje Pismo na temat świątyni niebieskiej? Hebrajczyków 8, werset 1-2. Sedno zaś wywodów stanowi prawda. Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. Więc najważniejszą rzeczą jest, że mamy arcykapłana, który jest w świątyni niebieskiej. I ta świątynia niebieska jest zbudowana przez Boga, a nie przez człowieka. Hebrajczyków 9, rozdział 11-24. Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy i nie ręką, to jest nie na tym świecie uczoniony przybytek. 24. Chrystus bowiem szedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz stawiać się za nami przed obliczem Boga. Więc Chrystus szedł do świątyni niebieskiej, a po co szedł? Żeby stawiać się za nami, czyli jestem orędownikiem, pośrednikiem. Psalm 102, werset 20. Bo Jahwe wejrzał z wysokiego przybytku swojego, popatrzył z nieba na ziemię. Więc Bóg przebywa w świątyni niebieskiej i patrzy ze świątyni niebieskiej na ziemię, czyli kieruje całym wszechświatem z nieba. Apokalipsa 11, rozdział 11, werset 1-19. Potem dano mi trzcinę podobną do mierniczego pręta, mówiąc: wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, co wielbią w niej Boga. Więc tu mowa jest o świątyni Bożej, czyli ta świątynia Boża jest w niebie. 19. Potem świątynia Boga w niebie się otwarła, arka Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, grzmoty, trzęsienia ziemi i wielki grad. Więc wyraźnie tu pisze, że świątynia Boga jest w niebie i ona się otwarła, czyli pod koniec świata otworzy się ta świątynia, gdzie jest arka przymierza Bożego. Apokalipsa, rozdział 14, werset 15, 17.
I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do siedzącego na obłoku: zapuść twój sierp i żniwa, dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi. 17. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, i on miał ostry sierp. Więc ta świątynia jest w niebie i ona będzie ważną rolę spełniała pod koniec czasów, pod koniec świata. Apokalipsa 15:5-8. Potem ujrzałem, w niebie została otwarta świątynia przybytku świadectwa, a świątynia napełniła się dymem od chwały Boga i Jego potęgi i nikt nie mógł wejść do świątyni, aż się spełniło siedem plag siedmiu aniołów. Więc w świątyni niebieskiej jest Bóg i ta świątynia będzie ważną, będzie wielką rolę odgrywać pod koniec świata. Apokalipsa 16, werset 1-17. Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: idźcie, a wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię. I 17. A siódmy wylał swą czaszę w powietrze, a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: stało się. Więc wszystkie plagi zostają wylane na ziemię w wyniku rozkazu Boga, który jest w świątyni. I ci aniołowie wychodzą ze świątyni niebieskiej. Chrystus kapłanem w świątyni niebieskiej. Hebrajczyków 8. Hebrajczyków rozdział 8, werset 1. Sedno zaś wywodów stanowi prawda. Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Więc mamy tego najwyższego arcykapłana, Jezusa Chrystusa, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach, czyli zasiadł w świątyni niebieskiej. Hebrajczyków 9:11-24. Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy i nie ręką, to jest nie na tym świecie uczyniony przybytek. 24. Chrystus bowiem wszedł do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz stawiać się za nami przed obliczem Boga. Więc mamy Jezusa Chrystusa, który wszedł do świątyni. Po co tam wszedł? Aby stawiać się do Boga za nami, aby orędować. Hebrajczyków 7:15. Jest jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego, że na podobieństwo Melchizedeka występuje inny kapłan. Więc Jezus występuje tu na podobieństwo Melchizedeka. 7:25. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się stawiać za nami. Więc Jezus Chrystus może nas zbawiać. I może zbawiać wszystkich tych, którzy przez Jezusa zbliżamy się do Boga, bo On zawsze stawia się za nami. 27. Takiego, który nie jest obowiązany jak inni arcykapłani do składania codziennej ofiary, najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Więc Jezus Chrystus nie codziennie ofiaruje
ofiary, bo raz siebie ofiarował na Golgocie za cały lud. Jak wygląda służba w tej świątyni niebieskiej? 7:25. Hebrajczyków 7, rozdział 25. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się stawiać za nami. Więc Jezus Chrystus zbawia wszystkich, którzy do Boga zbliżają się przez Niego i stawia się za nami. Czyli jest tym orędownikiem, pośrednikiem w świątyni niebieskiej. Jestem arcykapłanem w świątyni niebieskiej. Hebrajczyków, rozdział 8, werset 1-2. Sedno zaś wywodów stanowi prawda. Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiesach, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. Więc mamy tu arcykapłana, który zasiadł w świątyni niebieskiej, jest to Jezus Chrystus. I On jest w świątyni zbudowanej nie przez człowieka, tylko przez samego Pana Boga. 1 Jana 2, rozdział 2, werset 1. 1 Jana, rozdział 2, werset 1. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Więc Jezus Chrystus jest tu rzecznikiem, orędownikiem. I On i do Niego się zgłaszamy, do Niego u Niego prosimy o przebaczenie naszych grzechów, bo On stawia się do Boga za nami. Jest potrzeba oczyszczania świątyni niebieskiej pod koniec wieków. Hebrajczyków 9:23. Przeto obrazy rzeczy niebieskich w taki sposób musiały być oczyszczone, same zaś rzeczy niebieskie potrzebowały o wiele doskonalszych ofiar od tamtych. Więc widzimy, że świątynia niebieska potrzebuje oczyszczenia z grzechów pod koniec świata. Apokalipsa 11, werset 18-19. I rozgniewały się narody i nadszedł Twój gniew i pora za umarłych, aby zostali osądzeni i aby dać zapłatę sługom Twym, prorokom i świętym i tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim, aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. Potem świątynia Boga w niebie się otwarła i arka Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, grzmoty, trzęsienia ziemi i wielki grad. Więc ta świątynia niebieska została oczyszczona pod koniec wieków, to znaczy odbędzie się tam sąd nad świętymi i nad tymi, którzy postępują wbrew Bogu, na przykład ci, którzy niszczą ziemię. I ci zostaną zniweczeni. Daniela 8:14. Daniela 8:14.